Kiedy planuje się spożycie alkoholu, należy zadbać o odpowiednie nasycenie organizmu witaminą C. Może to być, mogą to być warzywa bogate w witaminę C bądź owoce. Na pewno witaminę C nie obfitują produkty białkowe zwierzęce gotowane i smażone. Jeżeli ktoś chce zlikwidować takie objawy zmęczenia i zatoksycznienia po prostu organizmu poprzez duże stężenie alkoholu, powinien właśnie dostarczać wody i dużej ilości naturalnej witaminy C. Bardzo niebezpieczne jest łączenie alkoholu z potrawami tłustymi obfitującymi w tłuszcze zwierzęce i białko zwierzęce, takie jak. Tradycyjne potrawy polskie. Polacy w ogóle w diecie jedzą dwukrotnie za dużo białka i kilkanaście procent za dużo tłuszczu, szczególnie tego zwierzęcego. Zatem łączenie z alkoholem takich polskich dań jest szczególnie niezdrowe. To jak powinna wyglądać dieta zdrowa, zbilansowana? To głównie Zamiana białka zwierzęcego na roślinne, czyli na rośliny strączkowe takie jak groszek, cieciorka, soczewica, bób. I takie potrawy powinny być spożywane właśnie przez osoby, które piją odpowiednią ilość dopuszczalną alkoholu. A jeżeli ktoś planuje większą imprezę i wie, że wieczorem i bądź przez całą noc będzie bawił się i będzie pił alkohol, to oczywiście powinien zadbać o nawodnienie już od rana i odpowiednie, yy, 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 odpowiednie spożycie płynów, na przykład w formie zielonej herbaty, ale także powinien wyciskać sobie soki ze świeżych owoców dlatego że zawierają dużo witaminy C naturalnej i bioflawonoidów, które wzmacniają organizm i mogą później pomóc w detoksykacji organizmu, ponieważ alkohol jest toksyną, a witamina C pozwala ten alkohol rozłożyć. Co ważne, osoba taka powinna mieć dobrą kondycję, dobrą pojemność płuc, dlatego że alkohol wydala się w 90% Poprzez oddychanie. Jeżeli chcemy alkohol sobie wypić jednorazowo, to jest to bardzo proste, dlatego że u kobiet jednorazowa dzienna dawka to jest bardzo niewielka, to jest 100 ml wina. Jeżeli chce, kobieta chce sobie rozłożyć to w czasie, to może wyłącznie rozcieńczyć. Mężczyzna może dwie takie jednostki spożyć, więc będzie mógł wypić 200 ml wina bądź wino sobie rozcieńczyć. Niestety nie są to ilości, które. Ogólnie są spożywane przez, przez osoby bawiące się na imprezie czy podczas sylwestra. Można też przeliczyć ilość alkoholu. Alkohol, którego, ilość alkoholu, której nie należy przekraczać, to jest około 10 gramów u kobiet, 15 gramów u mężczyzn. To są normy, które pozwalają nie zwiększać ryzyka chorób. I można przeliczyć sobie taką jednostkę alkoholu nie tylko na wino, ale też na szampana, którego pije się podczas sylwestra. Alkohol pity na pusty żołądek powoduje, że żołądek wydziela dużo więcej kwasu solnego. Przez co niestety dojdzie, jeżeli jest to powtarzane, do zwiększonego ryzyka raka jelita grubego. I nie jest to zupełnie zalecane. Alkohol uszkadza śluzówkę, nie jest absolutnie to zalecane osób z wrzodami i jest to po prostu toksyna. I więc należy to ją albo rozcieńczać, albo dodawać do posiłków tak, żeby nie miało ten alkohol bezpośredniego, bezpośredniej styczności ze śluzówkami.